Agnieszka, oczywiście wiadomość o Twoich zaręczynach pobudziła wszystkich internautów i Twoich fanów. No i ja chciałabym zapytać, czy planujesz ślub i czy tak każda mała dziewczynka i w ogóle każda dziewczynka wyobraża sobie ten dzień i myślę, że żadna nie powie, że nie. Zawsze wyobraża sobie jaką suknię, jakim samochodem i tak dalej. Jakie Ty masz marzenia w związku z tym? Na pewno będzie to kameralna sprawa. Nie mówię głośno o swoich marzeniach dotyczących ślubu, ponieważ chciałabym, żeby jak najwięcej zostało w naszym prywatnym świecie. Aczkolwiek nie mówię też, że się tym nie pochwalę, bo jak już będzie po wszystkim, to i fani, i osoby gdzieś tam, które mnie obserwują, i świat medialny będzie mógł zobaczyć gdzie, co, jak i mam nadzieję, jak było pięknie. A to jest tak, że już się do tego przygotowujesz tak po cichu, po malutku, czy to jest jeszcze w sferze dalszych przygotowań? Dla mnie ten pierścionek zaręczynowy na ręku to jest taki moment, który rozpoczyna te przygotowania. My nie chcemy z tym zwlekać, więc jakby trwają różne plany, rozmowy, ale, no ale to nie jest jeszcze tak bardzo konkretne. A ty w ogóle myślałaś o tym, żeby, wiesz, założyć rodzinę, żeby być taką trochę, powiem to, kurą domową, wiesz? Zakładanie rodziny uważam, że nie wiąże się z byciem kurą domową. Ja od zawsze mówię głośno o tym, że ja jestem bardzo rodzinną osobą, kocham swoją rodzinę i chciałabym też w przyszłości założyć swoją.